Ja tu nie będę dzisiaj skromny, no będę mówił po prostu jak jest. A co? No już za chwilę. No co tu dużo pierdzielić? Najpopularniejszy w Polsce program propagujący piłkę nożną kobiet. Pierwsze dwa odcinki, no oglądalność na poziomie 50 tysięcy. No hello, no widać, że na futbol kobiecy jest u nas bardzo duże ssanie. Więc skoro zapotrzebowanie jest takie, no to głupio byłoby tej gały nie ciągnąć dalej. I zapraszam w takim razie na odcinek numer 3. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A jak ktoś nie ma konta w LVBecie i założy, to dostanie kartofliskową koszulkę za darmo. Szczegóły będą w komentarzu pod filmikiem. Podobno jeden filmik wyraża więcej niż 666 słów. Tak więc ja dzisiaj nie będę ględził za dużo, będę natomiast pokazywał, bo ja wiem, co chcecie, żebym pokazał. Jestem przekonany, żebyście chcieli zobaczyć, co tam słychać w kobiecej lidze Buchutanu. Kurwa, no znowu nie potrafię tego wymówić. Buchutanu. Tak się złożyło, że akurat przygotowałem 3 moje ulubione gole z tej ligi, które całkiem niedawno tam padły. Oto trafienie numer 1. No i co, nie miałem racji? Mówiłem, że chcieliście to zobaczyć, nie? To teraz kolejne trafienie z tej samej ligi. Jak jeszcze wam mało buchutańskiej kobiecej piłki, no to gol numer 3. Koniec z tym propan butanem, ale alfabetycznie sobie dzisiaj pojedziemy. Teraz też będzie na B. No A nie było, ale mamy B. Białoruś! Teraz przed Państwem wystąpi prawdziwa petarda z Białorusi. No petarda niezła, to tam na wykroku bramkarkę złapano chyba. Dalej będzie Białoruś i gol wcale nie gorszy, moim zdaniem. Все-таки главным прецедентом на бронзу является, ох, попытка пробить и гол. A i tak najładniejsza bramka to padła bez tej akcji. No tylko, że akurat nie wejszło, no. Teraz będzie Bułgaria. No ja nie wiem w sumie, czy tam kobiety w piłkę grają dobrze, ale bułgarskie kobiety mają zalety inne. No oczywiście chodziło o to, że potrafią się na boisku napierdalać, no. Taka tam delikatna szturchanina z ligi bułgarskiej. A napierdzielać potrafią się również kobiety w Zambii. No tak trochę złamaliśmy teraz tę alfabetyczną kolejność, ale już niech będzie ta Zambia, no. Bo tam pokaz był całkiem niezły. Po łbie dostało się pani arbiter, dostało się przeciwniczką i dostało się również chłopakowi od podawania piłek. A zespół, który tak pięknie im dopierdzielił, nazywa się Queens. No potrafią przypierdzielić te Queens. Ciekawe, czy Queens Park Rangers potrafi tak dopierdzielić. No kobiety w Afryce na boisku walczyć to potrafią jak nikt. Zobaczmy teraz zawodniczkę z wybrzeża Kości Słoniowej, ale akurat grającą w lidze ukraińskiej. To będzie sytuacja z ligi ukraińskiej. Widać duży potencjał tej zawodniczki. No i trzeba jej jeszcze pogratulować za to, że się powstrzymała i nie dopierdzieliła tej przeciwnicy bardziej. A całkiem niezły faul był także w meczu reprezentacji Mołdawii i Węgier chyba. Ja nie wiem, czy on jest taki super fajny, ale pewnie tylko mi się podoba. No ale jak mi się podoba, to sobie go puszczę. No bo co? No mi się podobało. A teraz przenosimy się za Wielką Wodę. Tam też kobiety potrafią nieźle walczyć. Zobaczymy sobie zagranie z Ligi Gwatemalskiej. O,
przyzwoicie całkiem z backhandu, nie? To backhand jest? Czy forehand? No takie pół na pół może. Ale żeby nie było, kobiety w piłkę w Gwatemali grają nieźle. No zobaczcie na przykład tego gola. A my teraz będziemy kontynuowali nasz rajd po amerykańskich boiskach, południowoamerykańskich. Teraz będzie Ekwador. Regala Paladines. La va a poner en movimiento. A dobra el balón. Sin ningún problema se le fue. Ależ brameczka z Ekwadoru. Jeszcze jedno trafienie z tego samego meczu chyba. Y señor la va jugando otra vez. Capurro se apoya con López. Esta es la Superliga femenina. Uy, cuidado, López se complicó. Puede venir. La primera entró gol. No i co, podoba się Ekwador czy się nie podoba? A teraz będzie Argentyna. Lina Gómez, la colombiana que pelea todas las pelotas. Tira como un centro. A na koniec jeszcze dwa pachnidełka, czyli sytuacje, w których pachniało bramką z Ligi Kenijskiej. I tu taka ciekawostka dla tych, którzy są troszeczkę gorsi z geografii, że Kenia to już nie jest Ameryka Południowa. To z tego co pamiętam, to bliżej Afryki jest ta Kenia. No to tyle w sumie, no. Tam chyba nic więcej nie mam. Chyba nie mam, tak więc trzecią gałę uważam za ukończoną. Dziękuję za uwagę. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A jak ktoś nie ma konta w LVBecie i założy, to dostanie kartofliskową koszulkę za darmo. Szczegóły będą w komentarzu pod filmikiem.